Nie wiem, czy macie takie samo poczucie, jak ja mam, że ten świat, w którym żyjemy, pędzi. Bardzo szybko pędzi. Ten czas przelatuje nam przez palce. Ciągle go brakuje. Jeszcze do niedawna mieliśmy pierwszą niedzielę Wielkiego Postu. Rozpoczynaliśmy Wielki Post. Dzisiaj już mamy drugą niedzielę Wielkiego Postu. Za chwileczkę będzie kolejna, trzecia, czwarta, a później święta i to nasze polskie święta, święta. I po świętach. Zobaczcie, jak ten czas szybko pędzi, mimo tego, że mamy tak dużo dzisiaj różnych rzeczy, które nam pomagają w życiu, właśnie po to, żeby znaleźć albo mieć więcej czasu. Mamy pralki, nie musimy iść, słuchajcie, gdzieś tam nad rzeczkę i sobie prać na tarce swoich ubrań. Nie musimy zmywać, mamy zmywarki, ale mimo wszystko tego czasu ciągle ludziom jakoś brakuje. Pan Jezus kiedyś powiedział świętej siostrze Faustynie Kowalskiej, że jak ludzie będą grzeszyć, to zabiorę im czas. Jak ludzie będą grzeszyć, to zabiorę im czas. Może rzeczywiście coś jest na rzeczy. Tak mi się wydaje, że nie wiem, jak Pan Bóg mógłby to zrobić, ale pewnie by mógł, bo jest Bogiem. Nie wiem, przyspieszyć kręcenie się ziemi, wszechświata. W każdym bądź razie, skoro mamy mało czasu, skoro on tak szybko nam biegnie, to musimy, moi drodzy, zwrócić uwagę na ten nasz czas. To znaczy, że nie mamy czasu na marnowanie czasu. A zwłaszcza w tym kontekście Wielkiego Postu. To jest święty czas, który trzeba nam dobrze wykorzystać i być może jeden z nas sobie pomyślał, no druga niedziela, a jeszcze nic ze sobą nie zrobiłem. Żadnych postanowień, żadnych dobrych myśli, żadnej pracy jakiejś większej. Dzisiaj w Ewangelii słyszeliśmy taką ciekawą historię, przemienienie Pana Jezusa na górze Tabor. Tak tradycja uznaje, że to jest właśnie góra Tabor. Raczej takie większe wzniesienie, aniżeli jakaś góra, o której my myślimy. Ale na pewno wyróżniała się wśród właśnie tych stepów tamtejszych. Bez wątpienia ciekawe wydarzenie, w którym to Pan Jezus objawił Piotrowi, Jakubowi, Janowi swoją chwałę. Ukazał się w całej swojej chwale. Oni byli tak bardzo zdumieni, że no, nie wiedzieli, co zrobić. Słyszeliśmy Piotra, który mówi: Panie, dobrze, że tu jesteśmy. Jeśli chcesz, postawię trzy namioty. Jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza, jeden dla Eliasza. No przecież Mojżesz i Eliasz jakoś z nieba tak do nich mówili, jakieś takie widzenie mieli. No bezsensowny w ogóle pomysł Piotra, no ale nie ma się mu co dziwić. Musiał być niesamowicie zaskoczony. I pewnie już nieraz słyszeliście kazanie ten temat, że to doświadczenie niesamowite było po to, aby ich wzmocnić w tej drodze, w tej pielgrzymce życiowej. Dokładnie 6 dni wcześniej Pan Jezus zakomunikował im, że będzie musiał Syn Człowieczy być zabity, wcześniej będzie cierpiał, ale 3. dnia zmartwychwstanie. No i oni musieli chociażby źle się poczuć z tym, bo widzieli cuda, widzieli znaki, myśleli, że Pan Jezus będzie Mesjaszem takim w ich rozumieniu, że wybawi tego Izraela i odnowi ten świat żydowski, a On mówił im, że będzie musiał cierpieć i zostanie zabity. Pewnie tego, że zmartwychwstanie 3. dnia, to nawet już nawet nie usłyszeli. I w kontekście tych wydarzeń, tej zapowiedzi Pana Jezusa, Pan Jezus zabiera Piotra, Jakuba, Jana na tę górę przemienienia, objawia swoją chwałę, że On jest ich celem, On rzeczywiście jest Mesjaszem, Panem, Bogiem, że warto dla Niego żyć. I moi drodzy, to było piękne doświadczenie, ale no, schody zaczęły się dopiero później, kiedy oni z tej góry schodzili i zaczęło się to prawdziwe ich życie. Taka proza życia. Wrócili do tego życia, niełatwego życia, bo życie chyba żadnego człowieka łatwe nie jest, ale mieli właśnie w pamięci to doświadczenie. Byłem kiedyś na rekolekcjach, właściwie jeździłem co roku, 2 razy w roku na ferie zimowe, na wakacje z taką wspólnotą charyzmatyczną i tam były niesamowite rzeczy, działy się niesamowite rzeczy, ale zawsze, kiedy miało się ku końcowi tych rekolekcji, przychodzili do mnie ludzie z takim żalem. Tych ludzi było około 150 osób. Oczywiście nie wszyscy przychodzili, ale większość miało to samo myślenie. Mówili: proszę księdza, szkoda, że te rekolekcje się kończą. Boimy się wracać do tego świata, do pracy, do obowiązków, do tych
trudów życiowych, boimy się wracać. Codziennie był różaniec, była medytacja Słowa Bożego, modliliśmy się, nawet cuda i uzdrowienia były. Taka chwała Boża była objawiana na tych rekolekcjach. I potem musieli wrócić do tego normalnego życia, do tych swoich trudów, problemów, a nawet i upadków i grzechów. Ale moi drodzy, z Piotrem wcale nie było inaczej. Nie wiem, czy pamiętacie, pewnie pamiętamy wszystko, że przecież on się zaparł Pana Jezusa 3 razy, po czym? No właśnie po tym doświadczeniu, całkiem niedługo, po tym doświadczeniu przemienienia Pańskiego. On widział cuda, jakie Pan Jezus czynił, wskrzeszenia, uzdrowienia, ale mimo wszystko się zaparł. Mimo wszystko się zaparł, ale ponieważ miał w pamięci to wydarzenie, to potrafił wrócić do Jezusa, potrafił nawrócić się, potrafił przyjąć Jego przebaczającą miłość. Roman Brandstetter, znany biblista, wspominał kiedyś taką ciekawą historię. Jak się uczył Pisma Świętego, musiał się nauczyć języka hebrajskiego. No i kiedyś swojemu nauczycielowi powiedział tak: ja nic tego nie rozumiem. Nic tego nie rozumiem. I ten mądry, pokorny nauczyciel powiedział mu tak: Roman, nie musisz rozumieć. Nie musisz rozumieć, ale musisz pamiętać. Musisz pamiętać. To było bardzo mądre, wiecie, bo my też mamy takie różne chwile w tym naszym życiu chrześcijańskim. Przychodzimy na Eucharystię, być może czasem się poczujemy lepiej na tej Eucharystii. Przychodzimy na adorację, są adoracje z uwielbieniem, mamy drogę krzyżową, być może łza nam poleci, może czasem będziemy żałować jakichś naszych grzechów, może będziemy mieć jakieś takie poruszenie serca, Duch Święty do nas przyjdzie, doświadczymy Pana Boga, ale to będzie chwila. Chwila, o której trzeba będzie pamiętać, bo potem wyjdziemy z kościoła albo odejdziemy od modlitwy i wrócimy do tej prozy życia i być może będzie grzech, być może będzie upadek, być może będzie jakaś trudność, jakaś choroba. I ta pamięć będzie zbawienna. Ta pamięć, moi drodzy, będzie zbawienna. I to, co sobie myślę, że najważniejsze w tym Wielkim Poście jest, to właśnie szukać takich chwil, momentów, w którym będę sam na sam z Panem Bogiem. Bo my myślimy o tym Wielkim Poście, chyba zresztą słusznie, że to jest taki czas, w którym trzeba popracować nad sobą, trzeba zajrzeć swoje serce, co tam nie gra, jakieś wady zobaczyć swoje i się im przyjrzeć, tym wadom, i pomodlić się, że Pan Bóg je zabrał, popracować trochę, żeby te wady zniknęły, żeby nie było tak, że co spowiedź te same grzechy. No, Wielki Post jest po to, ale chyba o wiele ważniejsze jest to, żebyśmy jednak spędzali w tym Wielkim Poście więcej czasu z Bogiem. Właśnie po to, abyśmy mieli takie objawienie jak Piotr, Jakub, Jan. Takie prywatne przemienienie. A Pan Bóg, moi drodzy, tak przychodzi do nas. Jeśli tylko my poświęcamy Mu swój czas, to On w taki sposób przychodzi, może nie tak jak tam dosłownie u Piotra, Jakuba, Jana, ale w inny sposób, sobie wiadomy, mamy takie doświadczenie Boga, doświadczenie Ducha Świętego, Jego miłości i pokoju. Po to, moi drodzy, jest Wielki Post, abyśmy zawalczyli o czas dla Niego. A jeśli zawalczymy o czas dla Niego, On przyjdzie z jakimś doświadczeniem, z jakąś miłością, z jakimś właśnie pokojem. To będzie chwilowe, ale kiedy zapamiętamy to doświadczenie, to łatwiej będzie nam później żyć. Prośmy o tej Eucharystii, właśnie o taką mądrość dobrego ustawiania sobie czasu, abyśmy nie marnowali tego czasu. On pędzi strasznie, szybko przebiega te chwile naszego życia. Dzień za dniem, godzina za godziną, minuta za minutą, to idzie wszystko bardzo szybko. Nie ma czasu na głupoty, na głupie seriale w telewizji. A może czasem jest ten czas, ale jednak warto poświęcić go Panu Bogu i o taką zdolność i mądrość dobrego wyboru dzisiaj na tej Eucharystii się pomódlmy. Amen.